To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. W skandaliczny sposób przebiegła walka wieczoru sobotniej gali w Rydze. W drugiej rundzie Krzysztof Głowacki uderzył Myrisa Bridisa w tył głowy, a ten celowo odpowiedział łokciem. Uderzenie było naprawdę potężne. Głowacki padł na deski, jednak sędzia kazał mu się podnieść i błyskawicznie wznowił pojedynek. Polak był wyraźnie zamroczony, co Bridis oczywiście wykorzystał. Rzucił się na zranionego rywala i powalił go na deski. Główka wstał i zdecydował się na szaloną wymianę, która trwała jeszcze chwilę po gongu kończącym tę rundę. Głowacki ponownie wylądował na deskach. Co warte odnotowania, Bridis przyznał po walce, że słyszał gong, jednak zignorował go. W trzecim starciu Głowackiemu udało się w zamieszaniu trafić Bridisa, jednak Łotysz odpowiedział. Po kolejnym knockdownie sędzia przerwał walkę. Andrzej Wasilewski, promotor Głowackiego, przebieg tego pojedynku określił mianem skandalu i zapowiedział, że zostanie złożony oficjalny protest. To samo zapowiedział Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport. Co z tego wyniknie? Póki co nie wiadomo, jednak prawdopodobnie niewiele. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę To jest Box oraz na stronę naszego sponsora Bilo Poland.